Przewodników imienia Kopernika. Proszę Państwa, witam na wykładzie pani dr Wiolety Nowaczewskiej z Instytutu z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz pana doktora habilitowanego Andrzeja Wiśniowskiego z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy mieli dzisiaj okazję i przyjemność wysłuchać niezwykle interesującego wykładu. Zorganizowaliśmy wspólnie w ramach Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu, którego zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i nasza sekcja jest głównymi, że tak powiem, w Polsce przedstawicielami. Także cóż więcej, Państwo wysłuchacie na temat, wykład na temat Neandertalczyka. No i cóż, oddaję Państwu głos. W takim razie i bardzo dziękuję. Witając się serdecznie z Państwem, chcielibyśmy nasz krótki wykład, jak sądzę, poprzedzić kilkoma uwagami wyjaśniającymi ten tajemniczy tytuł Neandertalczycy, mit jaskiniowca. Otóż wiele dekad temu ukuto na podstawie ówczesnych badań takie stwierdzenie, że Neandertalczycy zamieszkiwali czy też bytowali w obrębie jaskiń. Oprócz tego stwierdzono w oparciu o ówczesne badania antropologiczne, że była to populacja bardzo odstająca od kanonu poznawczego człowieka reprezentującego współczesną cywilizację. Na dzisiejszym spotkaniu chcielibyśmy przekazać garść informacji, które no, w pewien sposób kwestionują ten tradycyjny pogląd, pokazując Neandertalczyków w całkowicie innym świetle. Korzystając z najnowszych badań, chcielibyśmy te nasze uwagi podzielić na dwie części. Pierwszą część prowadzić będzie pani dr Wiola Nowaczewska, która przede wszystkim skoncentruje się na problematyce biologii populacji Neandertalczyków. Mówiący zaś te słowa doda kilka argumentów ze strony archeologicznej, które będą starały się podważyć dotychczasowy, tradycyjny pogląd o niskim stopniu zaawansowania poznawczego Neandertalczyków, którzy mieli zamieszkiwać niemalże cały czas w jaskiniach, niczym legendarne postaci powieści Tolkiena. Oddaję głos pani Wioli Nowaczewskiej. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem niezmiernie miło, że mogę wziąć udział w dzisiejszym spotkaniu i podzielić się z Państwem informacjami, które przygotowałam, a będą oczywiście dotyczyły Neandertalczyka. Pozwolę przejść sobie do następnego slajdu. Na początku naszego spotkania chciałabym wyjaśnić, jak Neandertalczyk, właściwie dlaczego mówimy o Neandertalczyku, skąd taki pomysł, taka nazwa. I tu chciałabym wyjaśnić, że Neandertalczyk to jest nic innego jak kopalna istota ludzka, której nazwa pochodzi od Doliny Neandra, czyli doliny, która została nazwana nazwiskiem Joachima Neandra, kompozytora, muzyka, który w XVII wieku zamieszkiwał akurat ten obszar Niemiec. Nawiązując jeszcze do legendy Neandertalczyka, właśnie do tej tajemniczej nazwy, czyli Neandertalczyk, tu chciałabym podkreślić, że w 1856 roku doszło do odkrycia pierwszych właśnie szczątków
zidentyfikowanych jako należące do Neandertalczyka właśnie w tej dolinie Neandra w grocie Feldhofera. I właśnie jeszcze raz chciałabym to zaznaczyć, stąd ta nazwa Neandertalczyk. Ale mogą Państwo spotkać się w literaturze z takimi określeniami jak Homo Neanderthalensis czy też Homo sapiens Neanderthalensis. Pierwsza z tych nazw oznacza po prostu gatunek Neandertalczyk, a druga z tych nazw oznacza podgatunek Homo sapiens, Homo sapiens Neandertalensis. Przejdźmy do następnego slajdu. Mamy rok 1856. Przenosimy się w ten okres tajemniczy i mroczny. I proszę zwrócić uwagę, na tym slajdzie po lewej stronie mają Państwo rycinę przedstawiającą grotę Feldhofera. Właśnie to jest ta grota, z której zostały wydobyte właściwie w sposób przypadkowy szczątki kostne Neandertalczyka przez robotników pracujących w kamieniołomie w 1856 właśnie roku. I tuż po odkryciu tych szczątków kostny, które Państwo widzą na tym slajdzie po prawej stronie, zostały one przekazane profesorowi Hermanowi Schaffhausenowi, który to po krótkiej analizie tego materiału kostnego stwierdził, że te szczątki należały do osobnika chorego ze zmianami patologicznymi, nieinteligentnego. Tak? No właśnie, to już jest początek tej właśnie dramatycznej historii Neandertalczyka. Kolejna osoba, która badała ten materiał kostny, czyli szczątki pochodzące z groty Feldhofera, opisane tu jako Neandertalczyk numer 1, to irlandzki anatom William King, który w 1864 roku nadał nazwę tej istocie ludzkiej Homo Neanderthalensis. Przejdźmy dalej. Otóż kolejna ważna data, konkretnie 1908 rok, przenosimy się ponownie w czasie. Co się dzieje w tym roku? Dochodzi do sensacyjnego odkrycia szczątków kostnych Neandertalczyka na stanowisku La Chapelle-Saint-Saëns we Francji. Tu po lewej stronie na tej slajdzie mają Państwo właśnie zdjęcie szkieletu Neandertalczyka właśnie z tego stanowiska La Chapelle-Saint-Saëns, a po prawej właśnie wizję brutala, wizję osobnika nieinteligentnego, poruszającego się na podkurczonych nogach, po prostu istotę zupełnie prymitywną. Skąd taki wizerunek? Należy zadać pytanie. No właśnie, jaki wizerunek zawdzięczamy naukowcowi? Chodzi tu oczywiście o francuskiego paleontologa Marcelina Bulla, który po przebadaniu szczątków kostnych osobnika z La Chapelle-Saint-Saëns stwierdził, że należały właśnie do osobnika inteligentnego, prymitywnego. I ten obraz po prawej stronie jest właśnie takim przedstawieniem ówczesnego wyobrażenia Neandertalczyka. Jest to obraz czeskiego artysty z 1909 roku, który właśnie bazował na opisie Marcelina Bulla. Przejdźmy dalej. Nawiązując jeszcze króciutko do historii badań związanych z Neandertalczykiem, to pozwolę sobie zaakcentować lata 60. XX wieku i badania Brace'a, Lorena Brace'a. Otóż to był ten okres rehabilitacji tak naprawdę Neandertalczyka. Otóż badacz ten ponownie przeanalizował szkielet osobnika z La Chapelle-Saint-Saëns i stwierdził, że Marcelin Bull mylił się, że tam nie ma żadnych zmian świadczących o patologii, o prymitywizmie tego osobnika, wręcz przeciwnie. I tu chciałabym podkreślić, że już właściwie w przypadku schyłku XIX wieku Gustav Schwalbe, właśnie na początku lat XX wieku, Aleś Herliczka, zasugerowali, że Neandertalczyk tak naprawdę mógł być bezpośrednim przodkiem człowieka współczesnego. Czyli mówimy tu o pewnych poglądach związanych z taką neandertalską fazą ewolucji. I tam powstała hipoteza jednotorowej ewolucji związana z Neandertalczykiem jako bezpośrednim przodkiem ludzi współczesnych. Oczywiście to był ten wątek historyczny, ale przejdźmy teraz do tego, co wiemy obecnie. Co wiemy obecnie o Neandertalczyku? Proszę zerknąć, na tym slajdzie mają Państwo mapkę przedstawiającą zakres terytorium neandertalskiego występowania. Oczywiście to jest stan obecny, to nie oznacza, że ten obszar mógł być większy. Oczywiście my bazujemy na danych, które są obecnie dostępne. Kiedy występował Neandertalczyk? W środkowym i późnym pleistocenie. Natomiast jeżeli chodzi o pas występowania Neandertalczyka, dokładnie wynikający z datowań, to proszę zerknąć, ja tu umieściłam taką informację dla Państwa, że ta dolna granica to jest 39-40 tysięcy lat, ale całkiem jest wykluczone, że w obszarach Europy, takich jak na przykład jaskina Gora na Gibraltarze, mógł przetrwać nawet do 24 tysięcy lat. Podałam też tu taką informację, bo uważam, że to jest bardzo ważne, że to ten obraz, ten wizerunek Neandertalczyka, który jest popularyzowany w mediach, po prostu w różnych środowiskach, to jest ten klasyczny Neandertalczyk,
aktualizowany na 70 tysięcy lat. No właśnie, ale gdzie jest ta górna granica? Ta górna granica występowania Neandertalczyka to jest okres datowany na 430 tysięcy lat. I może to śmiało w ten sposób powiedzieć, że to jest początek klanu ewolucyjnego Neandertalczyka. O co tutaj chodzi? Już mówię. Chodzi o odkrycie hominidus jaskinis medulus huesus, co oznacza po prostu dół pełen kości. Jaskinia znajdująca się w systemie wapiennych o wzgórze Sierra de Atapuerca, ona tam jest ładnie wkomponowana. I z tej jaskini pochodzą szczątki około 28 do 32 osobników datowanych na 430 tysięcy lat. Dlaczego mówimy, że to są formy wczesne neandertalskie? Proszę Państwa, oczywiście to wcześniej był taki spór przedmiot wielu dyskusji, czy aby na pewno to jest wczesny neandertalczyk, czy nie. Ale właśnie, obecnie nie da się interpretować znalezisk bez badań dodatkowych. W tym sensie, że trzeba je uwzględniać i tu mamy takie dane genetyczne. Te dane genetyczne bardzo ładnie to nam pokazują, że pod względem jądrowego DNA, które udało się wydobyć z kości tego jednego z osobników, homininy z jaskini Sierra de los Huesos są najbardziej podobne do neandertalczyków, bardziej niż do denisowczyków. Natomiast pod względem mtDNA tu mówimy o tym bliższym podobieństwie do denisowym. No ale niestety, znaczy niestety, może tak to podkreślę, ważniejszy jest w tym przypadku czy jądrowy DNA i on wskazuje na te początki neandertalczyków właśnie na ten okres 430 tysięcy lat. Przejdźmy do dolnej granicy. Proszę zerknąć na ten slajd. Tu po lewej stronie mamy wyniki badań zespołu prowadzonego pod kierownictwem profesora Toma Hayema i to była analiza 40 stanowisk z obszaru Europy Głównie Zachodniej, jak Państwo widzą na mapce w lewym górnym rogu, pod spodem mamy wyniki datowań. Coś niesamowitego, to było właśnie ponowne redatowanie tych stanowisk 40, aż proszę zwrócić uwagę, i okazało się, oczywiście dotyczyło to schyłku występowania neandertalczyka, że ta dolna granica przeżycia neandertalczyka jest obecnie szacowana na 41-39 tysięcy lat. Proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie pozwoliłam sobie mieć taką rycinę przedstawiającą krajobraz bardzo dobrze znany neandertalczykowi. Mówimy tu o pleistocenie epoce lodowcowej. Muszę to podkreślić, oczywiście to nie oznacza, że większość obszarów w tym okresie wyglądało w ten sposób, no ale głównie dominowała tundra, przede wszystkim surowy klimat, niskie temperatury. Co mogę powiedzieć o morfologii? Co jest ważne, jeżeli chodzi o budowę czaszki, bo zostały nam przecież szczątki kostne, nie wiemy jak dokładnie tutaj ta tkanka miękka wyglądała, tak? A może w przyszłości gdzieś tam w kostce lodu znajdzie się neandertalczyk? Proszę zerknąć, tak króciutko pozwolę sobie tylko to scharakteryzować. Po lewej stronie mamy czaszki na górze osobnika La Ferrazina, dole Amut 1, co to czaszki neandertalczyka. Środkowy obraz La Chapelle-Lausanne, też czaszka neandertalczyka. Po prawej mamy Cro-Magnonczyka, to jest kopalny Homo sapiens. Przede wszystkim takie podstawowe różnice dotyczą masywności czaszki, obszaru nad oczodołami, czyli to masywny wał nad oczodołowy, łukowaty, wygięty, to jest widoczne, silnie spłaszczone czoło, czaszka jest długa, bardzo szeroka. To bardzo dobrze widać też na tym zdjęciu po prawej stronie, gdzie widzimy czaszkę z tyłu, jest to czaszka neandertalska. Przejdźmy dalej. Co jest takiego niesamowitego? Czy naprawdę są jakieś bardzo istotne różnice w morfologii między neandertalczykiem a homo sapiens, szczególnie współczesnoanatomicznie? Oczywiście, że są. Przede wszystkim dotyczą one kształtu puszki mózgowej. Proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie mamy wczesnego neandertalczyka A. To jest właśnie Sierra de los Huesos, osobnik SH5. Jako B mamy osobnika La Ferrazina, czyli klasyczny neandertalczyk. Proszę teraz zerknąć, porównać A, B z D. D to jest współczesny anatomiczny homo sapiens. Widzimy różnice istotne w kształcie puszki mózgowej. Nie było etapu globularyzacji, czyli zmiany w kształcie, formie kształcenia mózgowia u neandertalczyków. I w związku z tym ta puszka mózgowa jest silnie spłaszczona, jest długa i szeroka. Nie ma takiej sytuacji u współczesnego homo sapiens. Jako D widzimy współczesnego homo sapiens. Troszkę inaczej to wygląda u najwcześniejszego homo sapiens Jabberwocky, datowanego na 315 tysięcy lat. I mówiąc o morfologii, proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie mamy czaszkę Gibraltar 1, kobiety neandertalskiej, już potwierdzone genetycznie, i obok mamy człowieka współczesnego. Co jest niesamowite, to przede wszystkim bardzo duże zatoki tyłowe i szczękowe u neandertalczyka. I naukowcy się zastanawiali, o co tu chodzi? To nie pasuje do modelu przystosowania do klimatu o niskich temperaturach. Dlaczego? U homo sapiens, tam gdzie jest chłodniej, zatoki czołowe i szczękowe są silnie zredukowane. Tu mamy neandertalczyka, wiemy, że jest adaptowany do warunków klimatycznych o niskich temperaturach, a są ogromne te zatoki czołowe i szczękowe.
Więc zaczęto to analizować bardzo precyzyjnie, wykorzystując najnowsze techniki 3D i okazało się, że ta wielkość zatok może być tłumaczona po prostu różnicami wielkości szkieletu twarzy. I że to odpowiada, jak to dokładnie przeanalizowano, adaptacji u Homo sapiens do klimatu umiarkowanego. To jest bardzo ciekawa obserwacja. Po prawej stronie, jeszcze nawiązując króciutko do morfologii, proszę zwrócić uwagę, mamy rekonstrukcję budowy ucha wewnętrznego. Jest to możliwe nawet na materiale kopalnym, kostnym. Mamy budowę kanału pokoistych. Jako A, budowa kanału pokoistego przedniego, tylnego i bocznego razem, czyli to są te kanały pokoiste i ślimak u Homo sapiens, jako B, neandertalczyk. Jakie są różnice? Przede wszystkim wielkości promieni przedniego i tylnego kanału pokoistego, ładnie to widać, i pozycji kanału tylnego w stosunku do płaszczyzny przebiegu kanału bocznego. Są istotne statystyczne różnice, to jest bardzo interesujące zagadnienie, czyli są pewne ważne różnice morfologii. Jeżeli chodzi o szkielet poskranialny, tu pozwolę sobie króciutko tylko, bo czas mam ograniczony oczywiście, zwróćcie Państwo uwagę na to, że mamy zestawiony szkielet, rekonstrukcję neandertalczyka po lewej stronie, po prawej Homo sapiens. I co widzimy? Bardzo szeroki tułów, szeroką klatkę piersiową, bardzo długie obojczyki, szerokie biodra, szeroką miednicę. To wszystko, proszę Państwa, jak naukowcy zaczęli to analizować, badać, mierzyć, porównywać, okazało się, że najprostszym, najbardziej logicznym, ewolucyjnie oszczędnym wytłumaczeniem jest przystosowanie do klimatu. Nie reguła Bergmana dotyczy oczywiście tak samo jak człowieka, jak i innych ssaków. I tu mamy tego bardzo dobry przykład. Czyli smukła sylwetka Homo sapiens obok masywna, szeroki tułów, szerokie biodra u neandertalczyka. Przejdźmy dalej. Ponieważ ja wspomniałam, że paleoantropologowie obecnie mają do dyspozycji nie tylko materiał kostny, ale przede wszystkim informacje uzyskane z badań genetycznych. Ja pozwolę sobie tu króciutko do tego nawiązać. Pierwsze badania, sensacja, rok 1997. Nikt do końca nie wierzył, to są pierwsze próby, bardzo to fantastyczne badania w ogóle. Uzyskano mtDNA ze szczątków pierwszego neandertalczyka, neandertal, jeden z groty Feldhofer. Co się okazuje? Są różnice istotne między mtDNA neandertalczyka a Homo sapiens. Początkowo praktycznie poza autorami tej publikacji, prawie nikt w to nie wierzył. Późniejsze prace, proszę zerknąć, rok 2020. Dane dotyczące mtDNA obejmują 24 neandertalczyków. Coś niesamowitego. Przypomnę tylko, że mitochondrialne DNA jest przekazywane w linii matczynej tylko. Pójdźmy dalej. Krok następny. Badania obecnie wyglądają. Pozwoliły badania dotyczące mitochondrialnego DNA na określenie grup nawet neandertalczyków. Proszę zobaczyć, trzy grupy geograficzne, to są wyróżnione w oparciu badania mitochondrialnego DNA, zachodnia, południowa i wschodnia. I to jest to, co o czym mam. To duże, ale jednocześnie i tak nieduże w porównaniu z Homo sapiens zróżnicowanie, bo Homo sapiens współczesnego też jest stosunkowo niewielki, na przykład w porównaniu z współczesnymi naczelnymi, jeżeli chodzi o DNA, mitochondrialne DNA. No bo właśnie, jak była sytuacja z DNA jądrowym. To jest też coś niesamowitego. Proszę zwrócić uwagę, w roku 2010 pojawiły się publikacje poznania genomu neandertalczyka. Tak naprawdę 60% było poznane. Teraz dopiero można powiedzieć, że jest 90 parę. I ile mamy stanowisk? Na tym slajdzie 10 stanowisk, z których pochodzą szczątki, które były przebadane pod względem DNA jądrowego. Oczywiście to są pewne fragmenty tego DNA jądrowego, ale udało się, został wyekstrahowany ten DNA i przeanalizowany. To wiadomo na temat historii miłosnych, może tak to określę, neandertalczyka, a innych hominidów. Pozwolę sobie nawiązać do Denisowa. Może krótko wprowadzę Państwa w temat. Otóż proszę zobaczyć, po prawej stronie mam czerwony punkt, to jest jaskinia Denisowa, to terytorium Rosji, góry Altaj, no Syberia. Piękne krajobrazy, piękna jaskinia. Co tam znaleziono? Otóż w roku 2008 znaleziono tam paliczek dziewczynki. Właściwie ktoś by powiedział, no cóż takiego ma kosteczka. No dobrze, ale ją przeanalizowano pod względem właśnie tutaj możliwości wyekstrahowania DNA i mtDNA. Okazało się, że udało się, przeanalizowano i stwierdzono naukowcy, coś nie pasuje. Nie pasuje do mitochondrialnego DNA Homo sapiens, neandertalczyka, DNA jądrowego też nie. W związku z tym zaproponowano, że należały te szczątki do innego hominina niż neandertalczyk, czy też kopalny Homo sapiens, stąd powstał pomysł na powstanie Denisowczyka, tak? Mówimy w tym momencie o Denisowczykach, Denisowianach. Proszę zwrócić uwagę, na tym obrazie mamy po lewej stronie czerwonym kolorem zaznaczone Denisowa 2, Denisowa 3, 4, 6. To są szczątki kostne pochodzące z tej jaskini Denisowa. Pierwsze szczątki to są oczywiście, tu widzimy najpierw ząb, później paliczek i kolejne zęby trzonowe. Ale to, co ja chciałabym tu Państwu przekazać, to proszę zwrócić uwagę, co mam poniżej. Szczątki należące do neandertalczyka. I co mamy oznaczone jako K?
mamy hybrydę. Mamy fragmenty kości, które były przeanalizowane pod względem DNA i okazało się w IMDDNA, że należały do hybrydy między kobietą neandertalską, a mężczyzną denisowaninem. I to jest coś niesamowitego, to jest bezpośredni dowód na to, że te formy się po prostu krzyżowały ze sobą. Przejdźmy dalej, przepraszam. Przepraszam, ta dyspozycja troszeczkę dopadło mnie przeziębienie, ale już wracam. Proszę zwrócić uwagę, ponieważ problem hybrydyzacji jest bardzo szeroki, można by było wiele na ten temat mówić, ja postanowiłam wybrać tylko najbardziej spektakularne odkrycie dla Państwa. Chodzi o Pestera Puławy, jaskinie w Rumunii, w której znaleziono przykłady hybryd między Homo sapiens kopalnym a neandertalczykiem. To, co Państwo widzą po lewej stronie, to jest OAZ-2. To, co widzą Państwo po prawej stronie, to jest żuchwa osobnika OAZ-1. I co jest takiego wyjątkowego, co w ogóle nie było takiej dyskusji takiej, to przede wszystkim to, że wyniki genetyczne potwierdziły, że to są właśnie bezpośrednie dowody na hybrydyzację między neandertalczykiem a kopalnym Homo sapiens. Proszę zobaczyć, OAZ-2 wykazuje cechy neandertalskie w charakterystycznej budowie łuski kości tyłowej, w zaokrągleniu łuski kości potylicznej, ogólnie w morfologii. I co się okazało? Badania genetyczne ładnie pokazały, że 6-9% genomu pochodziło od neandertalczyka, od tego osobnika, ale mało tego, jeszcze oszacowano to genetycznie, że to wydarzenie tego krzyżowania miało miejsce około 200 lat przed śmiercią tego osobnika. I drugi przykład, żuchwa oba, która jest bardzo masywna, która ma pewne cechy neandertalskie, ale i ta żuchwa, i OAZ-2, czyli czaszka, zostały sklasyfikowane na podstawie większości cech do Homo sapiens. I w przypadku OAZ-2 6% genomu pochodziło od neandertalczyka. My wiemy, że neandertalczyk krzyżował się z kopalnym Homo sapiens. Efektem było płodne potomstwo, bo inaczej nie byłoby śladu genetycznego w nas, nas samych. I proszę zwrócić uwagę, tu mamy jedną mapę. Kolor zielony oznacza natężenie genów neandertalskich, denisowczyków. I tam kolorem ciemnozielonym zaznaczona jest Nowa Gwinea, Australia, Indonezja. Tam jest najwięcej właśnie tego DNA pochodzącego od denisowan, neandertalczyków także, ale Azja głównie, neandertalczycy, też Europa, oczywiście najmniej w subsaharyjskiej Afryce. Ale czy aby na pewno w subsaharyjskiej Afryce nie było, nie ma DNA neandertalskiego? Najnowsze badania pokazują, że właśnie był, to jest mały procent, bo to nie jest 2% na przykład, jak w przypadku Azjatów współczesnych, a rzad 0,3 tutaj dokładnie ustalono. I zostało to skomentowane w ten sposób, że to jest ten DNA przeniesione przez populację Homo sapiens wędrującego z powrotem do Afryki po skrzyżowaniu w Europie z po prostu z neandertalczykiem. Proszę zobaczyć, tu mamy piękny wykres obrazujący właśnie te historie miłosne między neandertalczykiem, denisowczykiem, Homo sapiens kopalny. Co tu się działo? Po prostu mało tego, jakiś duch się pojawia genetyczny, kolorem szarym zaznaczony, niezidentyfikowana forma jakaś człowieka kopalnego, która też w tym uczestniczyła, więc widzimy tą wymianę genetyczną bardzo intensywną. Powstaje pytanie, gdzie jest miejsce w drzewie rodowym w ogóle neandertalczyka, denisowian w stosunku do nas, do Homo sapiens? No to jest do końca niejasna sytuacja. Wcześniej wydawałoby się takie proste, że od Homo heidelbergensis powstaje przodek, który następnie ewoluuje w jeden linearz prowadzący do Homo sapiens, inny linearz, który rozdziela się na neandertalczyka i denisowian. I owszem, badania genetyczne to sugerują, ale to wszystko jeszcze się w czasie przesunęło. I najnowsze badania wskazują, że ten przodek neandertalczyka i Homo sapiens, ta po prostu ocena tego czasu na podstawie badań genetycznych, to jest między 700 a 900 tysięcy lat. I to nie może być homo antecesor, bo badania najnowszych homo antecesor pod względem kopalni białej wskazują, że to był zupełnie odrębny linearz ewolucyjny, równoległy do tego, o którym teraz mówimy. Proszę Państwa, tak już na samo zakończenie mojej wypowiedzi. Nie mogłabym tego nie zrobić. Chciałabym po prostu wspomnieć o odkryciu polskiego neandertalczyka, jak to wygląda teraz ta sytuacja pod względem badań. Krótko o tym wspomnę, ile mamy szczątków, co wiemy na temat polskiego neandertalczyka. Niezmiernie się cieszę, że mogłam brać udział w tych badaniach i analizować te szczątki kostne. Powstało kilka bardzo ciekawych publikacji. Krótko tylko do tego nawiążę. Pierwsze odkrycie, takie ważne, to jest jaskinia Stajnia. Tu Państwo mają obraz tej jaskini, mapę, gdzie jest zlokalizowana, na północ od Karpat, tak, lokalizacja ładnie jest przedstawiona. Co tam zostało odkryte? Odkryte zostały trzy zęby należące czonowo, oczywiście do trzech różnych osobników neandertalskich, zmarłych w różnym wieku. I ta analiza właśnie bardzo ładnie pokazała, że te cechy, co charakteryzowało przede wszystkim, pod sobie czego stwierdzono, że to są zęby neandertalskie, to wyjątkowa kombinacja morfologii, jeżeli chodzi o koronę zęba.
Ja już celowo nie wchodzę w szczegóły. Jeżeli chodzi o kolejną pracę, najnowsza publikacja, która się okazała, to są kolejne dwa zęby należące do dwóch kolejnych osobników. To jest dolny trzonowiec, trzeci tak zwany ząb mądrości i drugi górny przedtrzonowiec. Czyli w tym momencie mamy pięć zębów, pięciu należące do pięciu neandertalczyków. I co jest sensacyjne, co jest bardzo ważne, muszę to podkreślić, że te dwa zęby, one były potwierdzone genetycznie podstawami mitochondrialnego DNA, że należały do neandertalczyków. Datowanie tych osobników to jest na powyżej około 50 tysięcy lat. I kolejna praca też wynik naszych tutaj wspólnych działań, łącznie z panem profesorem i z innymi kolegami z Zakładu Paleozoologii. Tu bardzo się cieszymy z tej publikacji. To jest praca związana z analizą dalszą, pogłębioną zęba, który był wcześniej badany, górnego stałego trzonowca, ale co było niesamowite, udało się tutaj kolegom naszym z Instytutu Maxa Plancka współpracujących z nami wyekstrahować mtDNA. Właściwie to, bo ktoś by powiedział, dobrze, już tyle wiemy o tym mtDNA, co jest takiego sensacyjnego w tym odkryciu? No to jest niesamowite, że przede wszystkim, no co ustalono, że to pod względem mitochondrialnym DNA ten osobnik wcale nie był podobny do współwystępujących w tym okresie neandertalczyków w Europie Zachodniej, tylko do neandertalczyka z Kaukazu. Mesmańskaja 1, Kaukaz, największe podobieństwo. Co ładnie widać na tym wykresie po lewej stronie, stajnia S5000, kolor czerwony, obok Mesmańskaja 1, datowana 60-70 tysięcy lat. No i to badanie też genetyczne, datowanie wskazuje na wiek nieco starszy niż wcześniej przypuszczaliśmy, jeżeli chodzi o tego osobnika z jaskini stajnia, to jest 80 tysięcy lat. Jaki był wniosek tutaj jeszcze, żeby króciutko tylko to skomentować, to tylko chciałabym podkreślić, że po prostu te wyniki wskazują na to, że neandertalczyk był istotą bardzo mobilną, wędrującą właśnie często na wschód, czyli po prostu neandertalczycy, z obszaru Polski wędrowali wzdłuż Prut, rzeki Prut, jest w stronę Morza Czarnego i dalej na wschód. Czy to są tylko jedyne szczątki neandertalczyków z terenu Polski? Nie. Otóż kolejne ważne stanowisko to jest jaskinia Ciemna, zlokalizowana w Ojcowskim Parku Narodowym. Zachęcam Państwa, piękne widoki, piękne krajobrazy do zwiedzania. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, wymarzony obszar do zamieszkiwań przez neandertalczyka. I teraz proszę zobaczyć. W roku 2018 pojawiło się w mediach takie doniesienie dotyczące badań kierowanych przez profesora Waldy Nowaka. Ja tu pozwalam sobie to podkreślić. Chodzi o znalezienie paliczków należących według pana profesora do neandertalczyka. Datowane są na 115 tysięcy lat. Datowane są tutaj na podstawie stratygrafii i narzędzi kamiennych przypisywanych neandertalczykowi. I kolejne stanowisko, przepraszam, tak oczywiście ta sama jaskinia, ale kolejne znalezisko to jest ząb opisywany jako siekacz. I tu mamy też następnego neandertalczyka, datowany na 50 tysięcy lat. Na tej mapce po prawej stronie tak pozwolę sobie tylko, żeby poprosić Państwa, żeby Państwo sobie zerknęli na lokalizację jaskini stajnia względem jaskini ciemna, czyli mamy dwie jaskinie na północy linii Karpat i tam właśnie z tego obszaru pochodzą najnowsze szczątki neandertalczyka, czyli te bezpośrednie dowody na egzystencję neandertalczyka. Dobrze, i pozwolę sobie teraz oddać głos panu profesorowi. Dziękuję bardzo. Przechodząc do próby przedstawienia informacji na temat tego, w jaki sposób myślał neandertalczyk, bo już zapoznaliśmy się z dość szerokim wachlarzem cech biologicznych tego gatunku, chciałbym zatrzymać się na chwilę na przedmiotach wykonanych z surowców skalnych. Dlaczego o nich archeolodzy w ogóle tak często mówią? Z prostej przyczyny. One najczęściej wpadają w nasze ręce z uwagi na to, że są dosyć odporne na upływ czasu. Otóż wieloletnie badania tych wytworów skalnych pochodzących ze starszej epoki kamienia, czyli z paleolitu, z pleistocenu środkowego i górnego, mówią nam jednoznacznie, że przodkowie neandertalczyków raczej posługiwali się prostymi sposobami uzyskiwania różnych narzędzi.
Między innymi rozbijali kawałki większe skał, uzyskując narzędzia, które w naszym żargonie określa się mianem pięściaków, rozłupców. W innych wypadkach rozbijali te okruchy bezpośrednio, używając je jako narzędzia. Dopiero Neandertalczyk tak naprawdę dzięki swoim umiejętnościom, ogólnej wiedzy na temat środowiska i przede wszystkim gromadzonym informacjom praktycznym wprowadził tak zwaną głębię planowania. Na czym to polegało? Otóż każdy, niemalże każdy wytwór był poprzedzony pewnego rodzaju planem, dzięki któremu można było wykonać z góry przewidziane narzędzie. Mało tego, Neandertalczyk też na szerszą skalę wprowadził sposób ostatecznego przygotowania krawędzi takich narzędzi, co być może było spowodowane koniecznością ich oprawy. Przodkowie Neandertalczyka nie znali tego typu sposobów. Dla mnie bardzo ciekawą sytuacją jest fakt, że analizując wyroby kamienne, zauważyłem, iż te procedury przygotowania poszczególnych narzędzi są powtarzalne, niezależnie od stanowiska. Co więcej, inni badacze stwierdzili, że da się stwierdzić, iż planując określone narzędzia, wykonując je, czasami w sposób elastyczny zmieniano poszczególne kroki, tak aby dotrzeć do określonego celu. W tym sensie uważa się, że tworzenie narzędzi przez Neandertalczyków było bardzo podobne do gry w szachy. Po prawej stronie widzicie Państwo szachownicę z otwarciem zwanym, o ile dobrze pamiętam, obroną sycylijską. Moim zdaniem ten sposób etapowego i planowanego przygotowania narzędzi również był bardzo podobny do tego, w jaki sposób układamy kostkę Rubika. Oczywiście o wysokim poziomie technologii Neandertalczyka także świadczą innego rodzaju odkrycia. Otóż przed 40 laty w Europie Środkowej na terenie wschodnich Niemiec odkryto zagadkową grudkę substancji organicznej. Był to popiół połączony ze smołą uzyskaną prawdopodobnie wskutek destylacji skory brzozowej. W ślad za tym pojawiły się kolejne odkrycia i tak w tej chwili właściwie z całej Eurazji i Bliskiego Wschodu znane są pojedyncze przykłady narzędzi kamiennych, na których powierzchniach występuje tajemnicza, smolista substancja, wskazująca na to, że narzędzia te prawdopodobnie były oprawiane, być może tak jak przedstawia to piękna rycina z lewej strony, przygotowana przez Libora Balaka na trzonku, być może te narzędzia były okładane tak, aby, jak pokazuje to rycina w środkowej części tego slajdu, były bardziej ergonomiczne. Niezależnie od wszystkiego, przygotowanie takiego kleju łączącego powiedzmy trzonek i grot tej broni myśliwskiej dla przykładu lub ostrze noża wymagało pewnej wiedzy, projektu określonego surowca. To
Wszystko musiało być zaplanowane, ponieważ te działania prawdopodobnie były podejmowane w różnym czasie i w różnych miejscach. Niektórzy twierdzą, że jest to ślad kooperacji, pewnej współpracy grupowej, realizacja takich projektów wymagała komunikacji językowej, chociażby na poziomie przekazywania prostych komunikatów. Badania eksperymentalne, które przeprowadziła nie tak dawno grupa badaczy wywodzących się z Uniwersytetu w Lejdzie, pokazują, że Neandertalczyk mógł wykorzystywać trzy strategie tworzenia takiego tajemniczego kleju, który pozwalał na wykonywanie bardzo skomplikowanych technicznie narzędzi. Najprostszym sposobem, nie wdając się już w szczegóły, ponieważ nie mamy zbyt wiele czasu, było po prostu zasypanie popiołem z ogniska kawałka kory brzozowej. Uzyskiwany w ten sposób materiał w postaci przyszłego lepiszcza oczywiście występował w niewielkiej ilości, ale być może zaspokajał potrzeby ówczesnej ludności. Kolejne odkrycie, które dowodzi znaczącego postępu technologicznego, który wcześniej w ogóle nie był brany pod uwagę, pochodzi z jaskini Abidni Maras, znajdującej się w dolinie rzeki Ardesz, która jest dopływem Rodanu. Jest to teren południowej Francji. Pod nasypem o mniejszości około 3 metrów odkryto warstwę wypełnioną wyrobami kamiennymi. Tam znaleziono przeszło 4000 takich form zwanych odłupkami. Na jednym z tych odłupków, na występie, który widoczny jest po lewej stronie na naszym slajdzie, znaleziono ślady włókien drewna. Być może jest to drewno drzew iglastych, chociaż zdania są tutaj podzielone. Najważniejsze jest to, że ten niewielki fragment, liczący sobie zaledwie 6 mm, zawierał skręty Z kształtne i S kształtne, świadczące dobitnie o tym, że prawdopodobnie jest fragmentem sznurka albo liny, co wprowadza nas w tym momencie w zupełnie inny świat Neandertalczyka, który prawdopodobnie posiadał już możliwość konstruowania bardziej skomplikowanej na przykład odzieży. Mógł wykorzystywać tego typu sznurki do transportu lub też do przygotowywania różnego rodzaju sakw. Wcześniej nie znaliśmy tego typu przykładu. Bardzo istotnym obszarem naszych dociekań, które odsłaniają zupełnie inną naturę Neandertalczyka, nie tego brutala, którego wyobrażał sobie Marcelin Boyle i jego współcześni, są różnego rodzaju przedmioty wykonane ze skał lub kości, na powierzchni których znajdują się różnego rodzaju ryty. Oto kilka przykładów. Ten pochodzi z jaskini Tarzech, gdzie przypomnę, również odkryto szczątki człowieka współczesnego. Na powierzchni tego przedmiotu krzemiennego, na korze wapiennej, znajdują się linie ryte, które zdaniem badaczy, między innymi izraelskiej, występują w pewnym charakterystycznym rytmie i absolutnie nie są związane na przykład z traktowaniem tego przedmiotu jako deska do krojenia, prawda? Bo też takie interpretacje były podnoszone.
Kolejne znalezisko pochodzi z Półwyspu Krymskiego, ze słynnego stanowiska Kikoba, które było badane w latach 30. Tam znaleziono fragment odłupka na powierzchni zawierającej również korę wapienną. Widzimy rodzaj takich linii, rodzaj powiedzmy zygzaka, które to linie, jak stwierdzają autorzy publikacji, wykonano bardzo precyzyjnie, mniej więcej z tym samym naciskiem. W całym zespole z Kikoba nie znaleziono ani jednego podobnego przykładu, więc stwierdza się, że jest to prawdopodobnie rodzaj pewnej symbolicznej ekspresji. Oczywiście jest to rodzaj interpretacji, niemniej jednak należy podkreślić brak charakteru użytkowego w tym przedmiocie. Absolutnie nie ma ten odłupek nic wspólnego z używaniem go jako narzędzia. Kilka lat temu cały świat obiegła informacja o odkryciu w jaskini Gorama, o której już pani Wiola dzisiaj wspomniała, bardzo ważnego znaleziska. Otóż po ściągnięciu jednej z warstw datowanych na około 30 do 38 tysięcy lat oczom archeologów odsłonił się występ skalny, stający około 40 centymetrów od skały. Na tym występie dostrzeżono 7 linii rytych, krzyżujących się na podobieństwo hasztaga. Stąd zresztą bardzo szybko ukuto w różnych przekazach medialnych taką nazwę tego odkrycia. Ta jaskinia jest znana, o czym pani Wiola mówiła, z najmłodszych pozostałości neandertalczyków. To odkrycie i również badania antropologiczne zostały szybko uwiecznione na znaczkach pocztowych, które upamiętniają tą ważną okoliczność. Oprócz oczywiście tych skalnych różnych pozostałości, mamy także skamieniałości w postaci na przykład numulitu. Są to takie otoczaki będące skamieniałościami pochodzącymi z paleozoiku. Taki przedmiot został odkryty na stanowisku trawertynowym Tata, położonym 80 km na północ od Budapesztu. Towarzyszyła mu płytka kościana, która została wykonana z kości słonia. Na powierzchni tej płytki, proszę państwa, odkryto zagadkową czerwoną plamę, jak się okazało, jest to barwnik. Więc najbardziej zaskakujący jest fakt, że te przedmioty są datowane przy pomocy metody uranowo-torowej na blisko 100, 116 do 70 tysięcy lat z naciskiem na tą pierwszą datę. Przenieśmy się trochę bardziej na północ, ponownie odwiedzimy Półwysep Krymski, gdzie w jaskini Zaskalnaja 6, badanej między innymi w latach 80. i 90., odkryto po raz pierwszy fragment kości ptaka, dokładnie kruka. Na jej krawędzi widnieje siedem nacięć. Badacze tego przedmiotu zaznaczają, że regularność tych nacięć niczym nie różni się od
regularności spotykanej na dużo późniejszych wyrobach, na przykład z paleolitu górnego. W związku z tym zakłada się, biorąc tutaj pod uwagę taką metodę zwaną frakcja Webera, że te właściwości psychomotoryczne Neandertalczyka i dążność do symetrii pewnego układu w zasadzie były analogiczne do ludzi współczesnych anatomicznie. Kolejne znalezisko to akcent polski, odkrycie Ździadowej skały położonej na wyżynie krakowsko-wieluńskiej. Jest to odkrycie z początku lat 90. dokonane przez zespół pana profesora Waldemara Chmielskiego, który w warstwie oznaczonej numerem 4 znalazł fragment kości. Kość w literaturze przez wiele lat uchodziła za żebro. Dziś wiemy, że jest to kość promieniowa, na powierzchni której znajduje się 17 nacięć bardzo równomiernie rozłożonych. Sądzimy, że również one mają charakter pewnego oznaczenia. Nie wiemy, czy jest to ekspresja, która miała wyrażać oznaczenie osoby, miejsca lub jakiegoś wydarzenia. Niemniej jednak ta kość nie ma zupełnie charakteru utylitarnego, czyli trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek jej funkcję. Bardzo ważnym elementem, który rzuca zupełnie inne światło niż to, o którym wspominała pani doktor Nowaczewska, jest obecność śladów stosowania barwników przez Neandertalczyków. Najstarsze tego rodzaju pozostałości pochodzą z Maastricht. Jest to stanowisko położone na terenie Holandii. Jest to stanowisko otwarte, datowane na 240 tysięcy lat. Z Europy Środkowej barwniki znane są między innymi ze stanowiska Beczow 1, które jest datowane na około 200 tysięcy lat. Tam barwniki zostały wykonane ze zwietrzałych fragmentów porcelanitu. Nasza koleżanka Sajnerowa Duszkowa wykonała eksperyment polegający na sprawdzeniu funkcjonalności, użyteczności tego porcelanitu, dowodząc, że jego skupienie raczej miało związek z używaniem go jako barwnika. Podobne elementy znaleziono na otoczaku znalezionym w jaskini Kulna, znajdującej się już na Morawach. Ten otoczak niejako był pokryty takim czerwonym barwnikiem. Ta warstwa w jaskini Kulnej datowana jest na 50 tysięcy lat. Naszym zdaniem te barwniki prawdopodobnie były używane do oznaczenia, do ozdoby ciała, być może jakichś przedmiotów mobilnych. Niektórzy sądzą, tak jak wyobraża to kolejna ilustracja przygotowana przez pana Balaka, że barwniki służyły do pokrywania ścian. Ta ilustracja została przygotowana w 2013 roku, ale w 2012 na łamach czasopisma Science ukazały się sensacyjne informacje o odkryciu w rejonie takiego masywu Castillo śladów, które można identyfikować z obecnością Neandertalczyków. Był to właściwie jeden owal, przygotowany za pomocą czerwonego barwnika i być może kontur dłoni. Owal jest datowany na 41 tysięcy lat, co
sugeruje, że mógł zostać przygotowany przez Neandertalczyków, ponieważ w tamtym czasie Neandertalczycy jeszcze nie dotarli do tego rejonu. Natomiast spory dotyczą konturu dłoni, który jest datowany na 36 tysięcy lat. Jest to już obszar wkroczenia na ten obszar ludzi współczesnych anatomicznie. Kilka lat temu środowisko archeologiczne obiegła informacja, że w tym samym masywie Castillo odkryto kolejną jaskinię z jeszcze bardziej zaawansowanymi wyobrażeniami przygotowanymi za pomocą czerwonego barwnika. Ta jaskinia nosi nazwę La Pasiega, a datowania kalcytu, który okrywa to tak zwane malowidło, sięgają 64 tysięcy lat. Nie wszyscy niestety podzielają tą opinię. Proszę Państwa, oprócz tej sfery bardzo istotnym elementem, który rzuca światło na zachowania i myślenie Neandertalczyków, są szczątki oraz ślady pochówków. Ten temat od dawna dzieli środowisko antropologów i archeologów. Część archeologów i antropologów uważa, że Neandertalczycy, podobnie jak ludzie współcześni, zabezpieczali zwłoki swoich zmarłych, byli też w stanie dokonywać pewnych transformacji, przenosząc ich fragmenty, na przykład po zeszkieletyzowaniu, w inne miejsca. To rzeczywiście, tak jak widzicie Państwo na tym zestawieniu tabelarycznym, pozwala doszukiwać się pewnych istotnych analogii do zachowań człowieka współczesnego anatomicznie. Różni tego typu kryteria zdecydowanie różnią zachowania człowieka neandertalskiego od innych naczelnych, na przykład szympansów, które nie znają tego rodzaju obyczajów. Część środowiska naukowego nie daje jednak wiary tym odkryciom. Do nich należy między innymi Garget, Petit, którzy kwestionują szereg odkryć. Między innymi najbardziej dyskutowanym stanowiskiem jest stanowisko położone w Iraku, na północny wschód od miasta Mosul. Tam pod koniec lat 50. i na początku 60. zespół pod kierownictwem Ralfa Soleckiego odkrył 10 osobników w różnym stanie zachowania. Pierwszy z nich reprezentował człowieka w dość podeszłym wieku, około 40 lat, który zawierał różnego rodzaju ułomności, a przy okazji ślady jakichś brutalnych walk. Stwierdzono, że ten osobnik określony numerem 1, Schoeninger 1, przez wiele lat cierpiał na różne schorzenia i bez opieki takiej wewnątrzgrupowej właściwie nie miałby szans do życia tak sędziwego na wówczas wieku. Najbardziej ciekawym chyba znaleziskiem jest znalezisko ochrzczone mianem Schoeninger 4. Tam zwłoki młodego chłopca zostały pokryte warstwą gruntu przesączonego licznymi pyłkami roślin zielnych. Również wystąpiły tam pyłki drzew, sosny zwyczajnej.
stwierdzono, że jest to pierwszy przykład dziecka kwiatów. Tak? Stwierdził sam Ralph Solecki, wpisując się wspaniale w epokę hipisowską. Tylko przypadek sprawił, że nie wystąpił na słynnym festiwalu Woodstock. To właśnie Solecki stwierdził, że w tym znalezisku jest jakaś uniwersalność, kryje się jakaś uniwersalność człowieczeństwa, prawda, które dotyczy umiłowania piękna, jak to określił w swojej publikacji. Między innymi to znalezisko sprawiło, iż wielu archeologów i antropologów zaczęło krytycznie traktować owe pochówki. Ale w ubiegłym roku, proszę Państwa, w prestiżowym czasopiśmie Antiquity pani dr Emma Homer z Uniwersytetu Cambridge, która jest antropologiem, opublikowała kolejne odkrycie z jaskini Shanidar, które dowodzi, że zmarły był pochowany w jamie, którą wcześniej wykopano. Nie było to przystosowanie jakiegoś istniejącego zagłębienia, lecz celowe wydobycie gruntu i przykrycie nim zmarłego. Przejdźmy teraz do kolejnego zagadnienia. Wcześniej mówiliśmy o pewnych walorach poznawczych, przez wiele dekad niedocenionych. Teraz chciałbym na zakończenie przekazać kilka uwag na temat tego mitu jaskiniowca. Jeżeli Państwo łaskawie sprawdzą w leksykonie pod hasłem człowiek jaskiniowy albo jaskiniowiec, to zetkną się z taką definicją człowiek zamieszkujący jaskini. Ten mit, czyli zespół pewnych przekonań, które są dalekie od prawdy, został ukuty przede wszystkim w wieku XIX i na początku XX, kiedy to większość poszukiwań koncentrowała się w obrębie jaskiń. Nic dziwnego, że przybór nowych informacji zasugerował w latach 50. bardzo wpływowemu i jednocześnie zasłużonemu archeologowi francuskiemu, François Bordowi, taką oto koncepcję, że Neandertalczycy żyli w tych jaskiniach, na przykład w Francji południowo-zachodniej, przez cały rok. Oczywiście ten pogląd został upowszechniony przez różnego rodzaju media. Dyskutując z tą wizją życia Neandertalczyka, przede wszystkim spróbujmy wykonać takie proste zestawienie statystyczne. Z jednej strony mamy stanowiska otwarte w tej tabeli widoczne, których jest 15. To są dane sprzed roku 2013. Z drugiej strony mamy stanowiska jaskiniowe, jest jedynie 18, więc nie jest to zbyt duża różnica. Różnica polega na tym, że na stanowiskach otwartych właśnie mamy tylko pojedyncze warstwy ze śladami pobytu Neandertalczyków. W stanowiskach jaskiniowych możemy mieć ich bardzo dużo, tak jak w przypadku na przykład stanowiska jaskinia Biśnik położonego w północnej części Jury. Tam tych warstw ze znaleziskami jest kilkanaście, ale są to nieliczne znaleziska, świadczące raczej o krótkotrwałym pobycie, w odróżnieniu od wielu stanowisk otwartych,
takich jak na przykład stanowisko Pietraszyn 49a, położone nieopodal Raciborza, które dostarczyło ponad 20 tysięcy znalezisk. Dlaczego notujemy tak wiele pozostałości poza jaskiniami? Otóż wydaje się, że jaskinie były traktowane jako obozy rezydenckie, z których wyprawiano się, okupując szersze strefy geograficzne. Na podstawie takich symulacji, biorących także pod uwagę transport surowców kamiennych, unikalnych, egzotycznych, dziś wiemy, że Neandertalczycy, tworząc grupę od 25 do 200 osób, okupowali co najmniej obszar dzisiejszego powiatu, czyli 400 km kwadratowych, co bardzo różni ich na przykład od szympansów. Skąd taka duża wielkość tego obszaru? Otóż jest to efekt zwykłej ekonomii. Na tym obszarze mogli zdobyć odpowiednią ilość niezbędnego dla nich pożywienia. Szympansy, mając go w bród, nie muszą wędrować, nie muszą poszukiwać zasobów. W związku z tym ich, powiedzmy, ta skala wędrowności jest dużo, dużo mniejsza niż Neandertalczyków. Jest to wyjaśnienie faktu, że Neandertalczycy nie spędzali całego roku w jednej jaskini. Musieli wędrować, podróżować, aby wyposażyć się w odpowiednią porcję pożywienia. Oczywiście niekiedy spotkamy się z bardzo unikalnymi pozostałościami eksploracji jaskiń przez Neandertalczyków, tak jak to znalezisko z jaskini Brunik z terenu południowej Francji. Badania przeprowadzone przez zespół profesora Roberta z Bordeaux wskazują na obecność pozostałości kilku kręgów wykonanych ze stalagmitów. Niektóre z nich były spionowane, inne ukośne. Część stalagmitów była nadpalona, co nie dziwi, dlatego że ta cała struktura znajduje się w dużym oddaleniu od wejścia. Najważniejsze jest to, że jest to struktura, prawdopodobnie powstała około 170 tysięcy lat temu, proszę Państwa. Do dzisiejszego dnia trudno o jednoznaczną interpretację, co oznaczają owe kręgi. Ze stanowisk otwartych, również z terenu Francji, znane są struktury, które wskazują na to, że Neandertalczycy wspięli się na wysokie poziomy, na wyżyny pewnych zabezpieczeń technicznych, budując rodzaje ochron wiatrowych, chroniąc się przed bardzo chłodnym wiatrem tego okresu, na przykład późnego pleistocenu, co wyjaśnia możliwość okupacji takich terenów jak obszary środkowej części Polski, północnej części Rosji, Niemiec czy też Wielkiej Brytanii, pozbawione często właśnie schronisk skalnych czy też jaskiń. Na tych uwagach chciałbym zakończyć, dziękując Państwu. Dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję Państwu za niezwykle interesujący wykład. Zachęcam Państwa do zadawania pytań i dając niejako przykład, chciałbym Państwa zapytać o znalezisko czaszki, czy też odlewu mózgu człowieka neandertalskiego z ganowców. Na ile to znalezisko przyczyniło się do lepszego zrozumienia budowy
wewnętrznej mózgu i generalnie czy stanowi niejako jakąś dodatkową wiedzę, gdyż jak wiemy trawertyn bardzo szybko kalcyfikuje i dzięki temu zabezpiecza czaszkę, w tym przypadku mógł zabezpieczyć czaszkę i czy jakby jest jakieś odniesienie do samych znalezisk czaszki, to znaczy czy ten odlew mózgu daje więcej informacji w stosunku do tego, co było wiadomo, czy obecnie wiemy ze znalezisk czaszek. Dobrze, to może ja odpowiem. Więc tak, oczywiście, jeżeli chodzi o to znalezisko, to tak jak pan wspomniał, tak, mamy ten odlew mózgowia, ale musimy pamiętać o tym, że współcześnie mamy taką możliwość, i to jest niesamowite, korzystania z wirtualnej rekonstrukcji mózgowia na podstawie właśnie ukształtowania wnętrza czaszki. I tu bym opowiedziała, to może tak bym odpowiedziała na to pytanie, że pojawiły się niedawno doniesienia na temat właśnie różnic w budowie mózgowia między Neandertalczykiem i Homo sapiens. Ja o tym ostatnio, znaczy teraz nawet na wykładzie też wspominałam podczas dzisiejszej prezentacji, że u Neandertalczyka nie występowała ta faza globularyzacji, czyli inaczej mówiąc, owszem, ganowiec tutaj, to stanowisko, to znalezisko skamieniałego mózgowia na pewno miało jakieś znaczenie, tak? No, ale ja bym tu raczej określiła, że już w kontekście tych najnowszych odkryć, badań bardziej takich historycznych, bo te możliwości teraz są naprawdę niesamowite, ta dokładność obrazu, jeżeli stosujemy mikrotomografię, gdzie możemy to odwzorowanie, ukształtowania mózgowia uzyskać o wiele lepsze niż to, które tam, prawda, na tamtym stanowisku zachowało się jako skamieniałe mózgowie. No i chyba jest coś z głosem, nie słyszymy. Bardzo dziękuję, czyli jak rozumiem, na tamte czasy to znalezisko było istotne, teraz może trochę mniej, ale niemniej jednak wskazuje, no nie poniekąd lokalizację, gdzie człowiek neandertalski żył. Tak, to woli uzupełnienia. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście to odkrycie, zganowiec było dosyć przypadkowe. Przez jakiś czas ten odlew znajdował się na witrynie apteki w Pradze, ponieważ sądzono, że jest to odlew czaszki niedźwiedzia. I dopiero później stwierdzono, że jest to człowiek. Więc te badania z dużym opóźnieniem się zaczęły, ale ta historia się powtarza, bo pierwsze znaleziska czaszek neandertalczyków, tak, na przykład z Engis czy z Gibraltaru, były traktowane jako jakieś hybrydy. Nie dawano wiary, aby byli to ludzie. Tak, w ogóle nie były wtedy rozpoznane, tak, szczególnie Gibraltar, właśnie, tak jak tutaj mówimy o tym. Bardzo dziękuję za uzupełnienie. A propos hybryd, pytanie Jędrzeja, jedno z trzech pytań. Jaki jest rozkład genów neandertalskich współcześnie? Jakie choroby, na przykład HPV, mamy od nich i kto mógł urodzić hybrydę? Ojejku, to takie dosyć trudne pytanie, może tak, kto mógł urodzić hybrydę? To znaczy, ja bym to tak określiła, że jeżeli w przypadku współczesnego człowieka mamy pewien procent informacji genetycznie pochodzącej od neandertalczyka, to znaczy, że to potomstwo było płodne. Czyli tu nie było takiej bariery izolacji rozrodczej, czyli musiało dochodzić do przekazania tych genów dalej, tak? I ten przykład tej hybrydy, który ja pokazałam podczas dzisiejszej prezentacji, to tam, nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, była taka informacja, że oszacowano to genetycznie nawet że doszło do tej wymiany genetycznie, mówiąc tak delikatnie, między neandertalczykiem a Homo sapiens około 200 tysięcy lat, czyli parę pokoleń wcześniej. Czyli musiało dojść do tego krzyżowania. Natomiast jeżeli chodzi o to pytanie, kto mógł wydać na świat hybrydy, tak? Bo to ja bym to tak określiła, że tam nie było tej bariery według mnie, ponieważ tak jak mówię, no, to ten świat został w nas, więc tu ja bym tego nie ujmowała w ten sposób. Wydaje mi się, że jak dochodziło do kontaktu po prostu między Neandertalczykiem i Homo sapiens,
a ponieważ one należą do częstych, w takich trudnych warunkach, w których oni egzystowali, więc ta wymiana była jakąś taką naturalną, tak, na genetyczna, tak to ujmę, no delikatnie. A że też często się nie spotykali, no to też nie mamy tylu tych znalezisk, ale wydaje mi się, że to było czymś takim wtedy w tamtych czasach naturalnym, tak na genetyczne. Oczywiście jest toczona dyskusja taka, budzi to wiele kontrowersji, czy w tym momencie możemy w ogóle mówić o odrębnym gatunku jako Homo neanderthalensis, tak na przykład, a Homo sapiens, tak, i czy nawet nie powinniśmy tutaj mówić o metapopulacjach, tym bardziej, że najnowsze badania opublikowane dosłownie niedawno w tym roku wskazują, że ten procent informacji genetycznej u kopalnego Homo sapiens, na przykład Baczukiro, no to był trochę wyższy jednak niż u człowieka współczesnego. Czyli tak, o ile dobrze pamiętam, nie chciałabym tu popełnić błędu, to było chyba ponad 3% tej informacji genetycznej pochodzącej od Neandertalczyka u Baczukiro w porównaniu na przykład z przeciętnym tam 1,2 powiedzmy u współczesnego człowieka, tak. Więc to wskazuje na to, że ta wymiana była czymś takim naturalnym, że dochodziło jednak do tej wymiany genetycznej, że raczej nie należy tutaj tego rozpatrywać w kategorii jakiejś izolacji, prawda, rozrodczej, tak to bym ujęła. A proszę mi przypomnieć, tam była druga część pytania, tak? To jeszcze. Jakie choroby mamy, na przykład HPV od neandertalczyków? To jest takie dosłowne pytanie, ponieważ teraz pojawiają się w ogóle wiele publikacji takich związanych właśnie, co nam dały geny neandertalczyka, albo co nam zabrały na tej zasadzie, tak? Czy w tym sensie zdrowotnym, kondycji biologicznej. I nawet pojawiła się taka publikacja związana z reakcją na wirusa COVID, gdzie sądzą naukowcy, pewne grupy naukowców sądzą w ten sposób, że być może te geny neandertalskie, pewne geny neandertalskie czynią organizmy tych osób, które mają te geny konkretnie neandertalskie, bardziej wrażliwe na przykład na tego wirusa, czy ciężej, trudniej przechodzą jakby chorobę. Co jest ciekawe, to może tak jeszcze odpowiem na to pytanie w ten sposób. Te plusy na przykład, to jest gen, który ułatwia egzystencję na dużych wysokościach, tak, tam gdzie jest mniej tlenu w powietrzu. Chodzi o Tybet, ale to akurat Denisowianie, tak, i przypuszcza się, że być może też neandertalczycy ten gen mieli, tylko ja nie chciałabym skłamać, ale to Denisowianie, tak. Natomiast trudno mi powiedzieć, czy akurat jeżeli chodzi o HPV, to takich informacji ja osobiście nie dotarłam. Być może jest jakaś publikacja na ten temat, musiałabym sprawdzić. Natomiast układ odpornościowy, tutaj też jest właśnie te prace się pojawiają, że ta domieszka genów neandertalczyka czy denisowczyków może jakby w pewnym sensie wzmacniać nasz układ odpornościowy. Czyli to jest ten plus jakby też, bo należałoby podkreślić, nie same minusy, tak? Tak jak na przykład, jeżeli chodzi o COVID. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że wyczerpujące pytanie. Kolejne pytanie napisał Krzysztof. Wiemy, że trudno jest się przebić z nowościami na temat neandertalczyka. Czy ustosunkujecie się, dlaczego odrzucają naszą publikację o zawieszce? Jest to interesujący poboczny wątek. Państwo, myślę, wiecie, o co chodzi, ja nie wiem. Oczywiście my nie możemy teraz do Państwa zdradzić tajemnicy, bo to jest tajemnica zespołu. Oczywiście możemy tylko powiedzieć, że mamy bardzo ciekawy obiekt i chcielibyśmy bardzo, żeby inne osoby o tym dowiedziały się i gdzieś to zaistniało w przestrzeni publicznej. Trudno powiedzieć, ja myślę, że czas pokaże. Tak właściwie ja bym to tak określiła, nie ma reguły. To zależy po prostu od konkretnych osób, które recenzują daną pracę, wydaje mi się, bo praca jest dobra, obiekt jest wspaniały. Muszę tutaj uchylę robka tajemnicy, no jest pewną sensacją naukową. I będziemy drążyć do końca tą skałę, aż się ukaże. Tak. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie od Jana. Które polskie stanowiska jaskiniowe mają w tej chwili największe znaczenie i potencjał badawczy? Jeśli można, zabiorę głos. Trawestując słowa słynnej piosenki Marka Grechuty, no najważniejsze są te stanowiska, których jeszcze nie znam. Ale żeby nie posądzono mnie o to, że staram się być bardzo dyplomatyczny i za wszelką cenę poprawny. Wydaje mi się, że wszystkie obiekty, które obecnie są pod kontrolą archeologów, którzy
od kilku lat prowadzą tam prace poszukiwawcze, są równie ważne. To, że w niektórych wypadkach, tak jest na przykład z jaskinią Biśnik, nie odkryliśmy tam biologicznych śladów neandertalczyka, wcale nie oznacza, że ta jaskinia jest mniej istotna do poznania wszystkich cech aktywności tych grup społecznych. Ona także dostarcza bardzo wielu interesujących i wyrobów kamiennych, bardzo wielu szczątków kostnych zwierząt, z których część to efekt polowań neandertalskich. Co więcej, w jaskini Biśnik znaleziono także przykład wyrobów zawierających te słynne rezydua, być może związane z tworzeniem narzędzi złożonych. Więc to, czy w danym miejscu znajdują się szczątki kostne neandertalczyka, czy też nie, nie przesądza jeszcze o wartości poznawczej takiego miejsca. Nie wiem, czy ta odpowiedź usatysfakcjonuje pana Jana. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Czy lekkie wybrzuszenie części potylicznej czaszki faktycznie może być efektem wymiany genetycznej? Chodzi o pewnego rodzaju przełożenie tak zwanego koka neandertalskiego na czaszki ludzi współczesnych. Ja już tłumaczę. Więc tak, to ta cecha, o której tutaj pan wspomniał, to jest tak zwany occipital ban. I ja o tym nie mówiłam, bo ponieważ mój czas tutaj był prezentacji ograniczony, ale muszę z państwem podzielić się pewnymi sensacyjnymi badaniami. Otóż od pewnego okresu jest realizowany projekt, w który włączona jest duża grupa naukowców, taki genetyczno-morfologiczny, gdzie jest baza dotycząca genów i baza dotycząca tomografii komputerowej, jeżeli chodzi o kształt czaszki. I okazuje się, że obecność określonych genów neandertalskich, że to jest i wychodzi ta zależność w wyglądzie, w budowie czaszki. To znaczy te badania, już te wyniki wstępne pokazują bardzo ładnie, że te osoby, które mają więcej pewnych genów neandertalskich, że to się przekłada na pewne cechy też związane z morfologią. I to jest coś niesamowitego, ale jest tutaj jeszcze drugi wątek bardzo ważny, o którym wydaje mi się, że powinnam wspomnieć. W przypadku czaszek człowieka współczesnego o bardzo wąskim sklepieniu i podstawie jest tak, że ten układ, ten kształt tej czaszki wiąże się właśnie z większym uwypukleniem górnego obszaru łuski kości potylicznej, opisywany jako ten ban. Czyli w tym przypadku można by było mówić, że mamy pewien zbieg okoliczności w cudzysłowie, w sensie pewna morfologia, która efektem ubocznym jest jakby to wypukłość, tak? I wtedy nie do końca ta cecha może być homologiczna. No ale tak jak powiedziałam, to te nowe badania, ja czekam z niecierpliwością, aż więcej dowiemy się o tych badaniach, o tych wynikach, no sugerują coś takiego, że jeżeli jest ta domieszka genów neandertalskich określonych, jest ich odpowiednio dużo, czy odpowiednie geny, no to że to jest już widoczne też w formie wykształcenia mózgowia, bo mózg determinuje kształt puszki mózgowej, czyli mózg tu jakby musi mieć te właściwości trochę inne, no i to się przekłada też na różnice w kształcie puszki mózgowej. To jest coś niesamowitego, ja czekam z niecierpliwością, co będzie dalej. Bardzo dziękuję. Od tej samej osoby pytanie, chciałbym usłyszeć nieco więcej informacji odnośnie przełożenia neandertalskiej domieszki genetycznej na fenotypowe cechy ludzi współczesnych. Zakładam, że dotyczyć to będzie głównie Europejczyków. Tak, to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że przeważnie niektóre osoby pytają, a jaki był kolor włosów, jaki był kolor oczu, jaki był kolor skóry neandertalczyka, i to nie są proste pytania. Wydawałoby się, że kiedyś było takie nawet doniesienie, praca wiele lat temu, że sugerowano, że neandertalczyk miał głównie rude włosy, że ten kolor rudy był dziedziczony, przekazywany pewnym populacjom, tak, i tu związano to z Homo sapiens.
teraz chyba w 2017 roku, o ile dobrze pamiętam, pojawiła się taka praca zespołu genetyków, którzy pokazują, że pewne alele, jeżeli chodzi o geny neandertalskie, wskazują na to, że zróżnicowanie barwy skóry neandertalczyków było dosyć duże. Czy od bardzo jasnego, poprzez kremowe, do ciemniejszego. Więc trudno tutaj tak naprawdę sugerować na przykład, że kolor jasny skóry, naszej skóry, że jest jakoś tam uwarunkowany genami neandertalskimi, bo to wydaje mi się, że to byłaby nadinterpretacja. To tak mogłabym na to pytanie odpowiedzieć, bo to na to pytanie tak naprawdę w 100% wydaje mi się, żeby ono zadowoliło osobę, która je zadała, no to powinien odpowiedzieć, dzień dobry, genetyk. Ej, profesorze, przepraszam, ja robię obchód, pan potem pogasi i zamknie drzwi i przyjedzie później. Przepraszamy. Przepraszam. Bardzo dziękujemy za odpowiedź. To było pytanie, zadał Michał Eł, prawdopodobnie Państwa student lub też znajomy. Bardzo miło mi. Także liczne pozdrowienia również od wszystkich i podziękowania za wykład, bardzo interesujący. Ja ze swojej strony również bardzo dziękuję za niezwykle interesujący wykład i oczywiście mamy nadzieję, że w przyszłości również będzie można od Państwa usłyszeć kolejne ciekawe wykłady. Oczywiście nie tylko w ramach Międzynarodowego Roku Jaskiń, którego partnerem nasze dwie instytucje, czyli Uniwersytet Wrocławski i Polskie Towarzystwo Przyrodników imienia Kopernika jest głównym partnerem, ale również przy innych okazjach. Także czas nasz minął. Serdecznie dziękuję. Jednocześnie chciałbym zaprosić Państwa, również prelegentów, na wykład speleo-webinarium, które odbędzie się w ostatnią środę czerwca. Szczegóły na naszej stronie internetowej sekcji, dotyczący datowania i badań izotopowych nacieków w kontekście badań klimatycznych, który wygłosi pan dr Jacek Pawlak z Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk. Także serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam. Pozdrawiam.